Katowicach odbyły się polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe pod przewodnictwem premierów Mateusza Morawieckiego i Petra Fialy. Szefowie rządów skupili się przede wszystkim na energetyce, rozwoju infrastruktury oraz obronności. Spotkanie było również okazją do rozmowy o ochronie naszych granic. To 8. edycja konsultacji polsko-czeskich. Poprzednie odbyły się w Pradze. Paweł Jędrusik. To nie jedyne tematy, bo premier Mateusz Morawiecki podczas swojego przemówienia komentował m.in. poczynania grupy Wagnera i sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Grupa Wagnera, która już coraz liczniej pojawia się na Białorusi, jest coraz to bardziej rosnącym zagrożeniem dla Polski, dla wschodniej flanki NATO. My zdecydowanie dajemy mocny odpór wszelkim prowokacjom Łukaszenki i Białorusi, ale wiemy doskonale, że tutaj trzeba zachować przede wszystkim czujność, bo Białoruś i Rosja pracują ręka w rękę, żeby zdestabilizować Polskę, żeby zdestabilizować wschodnią część NATO. Chcemy wspólnie nadal stawiać czoła nielegalnej migracji do Europy, że tutaj nasze stanowiska się pokrywają. Chodzi o migrację, imigrację, która żeruje na ludzkim nieszczęściu, którą trzeba aktywnie zwalczać i rozwiązywać ten problem aktywnie. Dotąd tego podejścia w Europie nie było, chociaż w niektórych kwestiach się różnimy, co do zasady jednak. Jak mówimy tym samym głosem, a mianowicie obu krajom zależy na powstrzymaniu nielegalnej migracji do naszych krajów. Podczas czwartkowej wizyty premier Mateusz Morawiecki zwrócił także uwagę, że kraje, które przyjmują legalnych, jego zdaniem, imigrantów, powinny otrzymywać dodatkowe środki finansowe.